Cześć, nazywam się Sylwia Kurowska, jestem makijażystką i właścicielką studio wizażu Boka Wizaż w Lublinie. Dziś pokażę Wam, jak stworzyć lekki, świeży, wiosenny look. A wszystko zrobię za pomocą kosmetyków z drogerii internetowej ezebra.pl. Nasz wiosenny makijaż będzie charakteryzował się lekkością i świeżością. W związku z tym rezygnujemy z ciężkich podkładów na rzecz punktowego zakrycia skóry. Jako bazę na całą twarz posłuży nam pielęgnacja od marki Lumen Nordic Bloom Lumo. Redukuje widoczność zmarszczek i drobnych linii, wygładza i ujędrnia skórę. Punktowe niedoskonałości zakryjemy sobie korektorem. A korektor, który na dziś wybrałam, jest to produkt marki Bell Hypoallergenic Aloe. Korektor ten nawilża i odżywia cienką skórę pod oczami, zmniejsza widoczność niedoskonałości i cieni pod oczami, a także zawiera filtr SPV25. Wiosna kojarzy mi się z tętniącym życiem, w związku z tym musimy użyć różu. Jako róż posłuży mi dzisiaj kremowa formuła, czyli stick marki Golden Rose. Posiada on uniwersalne zastosowanie, ma kremową formułę oraz zawiera szeroką gamę odcieni. Róż możemy zaaplikować bezpośrednio ze sztyftu na szczyt kości policzkowych. Aby produkt ładniej wtopił się w cerę, rozprowadzę go później pędzlem, którym rozprowadzałam korektor. Naszym następnym etapem będzie nałożenie rozświetlacza od Golden Rose Terracotta Golden Stardust. Rozświetlacz ten posiada wypiekaną formułę, zawiera złote drobinki i jest uniwersalnym produktem. Można stosować go zarówno jako róż, jak i rozświetlacz. Dzięki temu, że aplikujemy kosmetyk na nieprzypudrowaną skórę, błysk będzie jeszcze większy. Czas podkreślić brwi. Do tego celu użyję żelu marki Max Factor Brow Revival. Żel daje natychmiastowe pogrubienie i zagęszczenie brwi. Efekt utrzymuje się do 24 godzin. Formuła z olejkami pielęgnującymi i włóknami. Możemy zaczesać te brwi ku górze, żeby osiągnąć modny w tym sezonie efekt laminacji brwi. Makijaż oka stworzymy w oparciu o połyskujący brokatowy kremowy cień oraz intensywną kredkę. Zacznijmy od cienia kremowego. Wybrałam do tego celu produkt marki Golden Rose, czyli właśnie brokatowa kredka wodoodporna. Umiernie pokrywa kolorem całą powiekę i wystarczy niewielka ilość tego produktu, aby efekt był naprawdę błyszczący i długotrwały. Produkt możemy nakładać bezpośrednio ze sztyftu lub pędzelkiem. Aby ożywić mój wiosenny makijaż, użyję teraz kredki marki Golden Rose Miss Beauty Colourpop w odcieniu 05. Jest to niezwykle mocno napigmentowana kredka do oczu, dostępna w 6 neonowych odcieniach. Sprawdzi się do wyrysowania precyzyjnej kreski zarówno na linii rzęs, jak i wodnej linii oka. Najpierw zaznaczę linię rzęs oka, a następnie wyciągnę precyzyjną jaskółkę. Czas podkręcić spojrzenie i wytuszować rzęsy. Zrobimy to za pomocą nowego tuszu do rzęs marki Paes Eyegasm. Maskara, która łączy ze sobą tusz do rzęs z odżywką. Nadaje objętość, daje możliwość budowania efektu, a jego innowacyjna szczoteczka w kształcie klepsydry ze stabilnym rdzeniem dopasowuje się do kształtu linii rzęs, dzięki czemu rzęsy są perfekcyjnie rozdzielone i maksymalnie uniesione. Makijaż zwieńczamy koloryzującym balsamem do ust marki Golden Rose Glow Kiss. Balsam nadaje ustom delikatnego koloru, ma soczyste wykończenie, a także pięknie i słodko pachnie. Balsam ma również w składzie filtr SPV15, dzięki czemu zapewni nam to ochronę przed pierwszymi promieniami słońca. To już koniec naszego wiosennego makijażu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i spróbujecie odtworzyć ten makijaż w domu. Koniecznie wykorzystajcie do tego kosmetyki z drogerii internetowej ezebra.pl, za pomocą których stworzyłam cały ten look.
Jeżeli nie chcecie przegapić żadnych nowości na kanale, koniecznie zasubskrybujcie kanał, a jeżeli podobał Wam się ten filmik, dawajcie kciuki w górę. Bardzo dziękuję, do następnego.